To zupełnie nie jest. Promieniu tam 3 km nie ma niczego. Zupełnie nie funkcji obszaru jakiego. Ja nie wiem, jakie to są. Obszaru jakiego? Obszaru 1, 2. O funkcję publiczną, tak? Publiczną. O funkcję o charakterze publicznym. Ale czy można wyszczególnić tam od razu, gdzie chodzi? Między innymi przedszkole żółte. Tak? Tak, panie radny? Panie radny. Tak? Usług publicznych, między innymi przedszkole żółte, tak? Czyli z klasyfikacją M łamane przez Q. Tak. Wobec tego, proszę Państwa, paragrafem 14 było uzupełnienie funkcji obszaru U1, U2 o funkcję o charakterze publicznym M łamane przez UP. Paragrafem 15 byłoby uchwała w przeciwnym podjęciu. Taki zarzut zgłasza poprawki. Także czy potrzeba powtórzyć Państwu? Oprócz, jeszcze raz pozwolę sobie powtórzyć, oprócz paragrafu, który Państwo macie zapisany do paragrafu 8, paragraf 9 dotyczyłby włączenia obszaru M17 do obszaru Z1, kolejne paragrafy 10, 11, 12 dotyczyłyby wycofania spektru układu komunikacyjnego zapisanego symbolami KDW4, KDW6, KDW7, kolejny paragraf 13 byłoby, że tak powiem, ograniczeniem funkcji obszaru MNU łamane przez U7, czyli mieszkaniowo-usługowego, co do długości odcinka, czyli od numeru 2 do 2A, głębokości do kieszeni zabudowy. Paragraf 14 byłoby uzupełnieniem funkcji obszaru U1 i U2 o funkcję o charakterze publicznym. Paragraf 15 byłoby zapis uchwała wchodzić z dniem podjęcia. Przepraszam, nie dosłyszałam jeszcze to ograniczenie terenu zielonego. Jest tam. Znaczy MN17 o włączenie tak. Obszaru MN.17 do obszaru Z1. Tak, dziękuję. To proszę, paragraf. Wyznaczenie ciągu komunikacyjnego CD4 na własności prywatnej osób, które znajdują się na terenie tej drogi. Czy taki paragraf? Nie, to już jest oficjalnie. No to, proszę Państwa, tak jak mówiłem poprzednio, nie jesteśmy w stanie każdego detalu włączać z punktu widzenia interesów dzielnicy i danego obszaru. Jeżeli Państwo złożyliście odwołania do biura planowania. My staramy się w uchwale zapisać, powiedzmy, te rzeczy bardziej ogólne, natomiast rozumiemy, że uzasadnienie do tego jest. Uzasadnienie bardziej szczegółowe, bardziej dogłębne, może i przemyślane oraz zawierające znacznie więcej argumentów takich, które ewentualnie mogą przekonać decydentów. Jest Państwa wystąpienia, uwaga do stosownych indywidualnych, które tam zbiorowe, które zostaną złożone najpóźniej w jutrzejszym. A jednak chciałabym przed razem wysunąć ten punkt. Proszę Państwa, Pani, że tak powiem, jako osoba z zewnątrz nie ma prawa do zgłaszania poprawek do uchwał. To tylko przez koleżeństwo radnych. Przykro mi, ale takie są reguły gry. Proszę Państwa, proszę bardzo, kto z radnych. Chciałbym jednak, żeby Państwo wysłuchali tej uwagi, którą Państwo tutaj przyszli jako zainteresowane strony, i żeby zgłosili podanie i żeby ewentualnie zapisać. Panie radny, myśmy z Państwem rozmawiali. Rozmawialiśmy ze spotkaniem, uzgodniliśmy pewne rzeczy, także praktycznie, że tak powiem, zostaliśmy poinformowani o motywach, o uzasadnieniu dla tych spraw, które zostały w jakiś sposób skrótowy zgłoszone. Tego typu uwaga nie została wcześniej zgłoszona. Natomiast tego, czy obszary są komunikacyjne po terenach prywatnych, czy nie po terenach prywatnych, no, to jest ogólna uwaga, która praktycznie, jak to powiedzieć, dotyczy wielu czynników, ponieważ wprowadzone te obce elementy dotyczące komunikacji zazwyczaj są. Nie zawsze są możliwości, żeby prowadzić po to teren Skarbu Państwa lub teren gminy. O to chodzi?
O co chodzi? Ja bym bardzo Państwo złożyli jeszcze do biura planowania. To, że elementy planu naruszają własności prywatne w mniejszym lub większym stopniu, jest to podnoszone na każdym spotkaniu i na każdym spotkaniu praktycznie jest powiedziane. Miejscowy plan jest wizją lub takim, a nie innym układem konstrukcyjnym zespołu, który na tą sprawę nie do końca, zarówno, że tak powiem, ma wpływ inaczej. I nie wiąże się to też z żadnymi, że tak powiem, ograniczeniem do terenu własności. Oni widzą to tak i to jest prowadzone po terenach takich, a nie innych. No i na tą sprawę ewentualnie tylko potem jest kwestia tego, czy to może być zrealizowane w trybie formalno-prawnym, ale to nie zależy od miejsca. Jest nieaktualny, bo na tym planie nie ma budynków, które są. I w tej chwili droga jest prowadzona przez budynek, który istnieje, nowy budynek, który został zgłoszony zgodnie ze wszystkimi. Proszę pana, jakby pan był na spotkaniu w Radzie Miasta, to dowiedziałby się pan, że tego typu uwaga no, praktycznie nikogo nie obchodzi z tej prostej przyczyny, że plan miejscowy jest zrobiony na materiałach, które zostały uzyskane w dniu rozpoczęcia planu i data tych materiałów potwierdzona przez stosowną, uprawnioną jednostkę geodezyjną jest wystarczająca do tego, żeby praktycznie prowadzić na tym plan. A czy ona jest, a czy tam od 5 lat czy 10 lat istnieją budynki, czy nie istnieją, nie ma to większego znaczenia. W ten sposób byliśmy na trzech kolejnych spotkaniach, gdzie te same sprawy były wyjaśniane w identyczny sposób, bez żadnej innej reakcji. Rozumiem, plany się zaczyna 10 lat wstecz, potem się pobuduje fabrykę i tranzyt. Tak, ale niestety. Proszę Państwa, czy są jeszcze, jeżeli nie ma jakichś uwag, proponuję. Czy są jakieś uwagi jeszcze do tego projektu uchwały? Nie. Zamykam dyskusję. Przedstawiam uchwały pod głosowanie. Panie Przewodniczący, prosimy o czytanie. Proszę bardzo, jeszcze raz. Formalnie. Ja chciałbym zapytać, bo Państwo poddajecie uchwałę pod głosowanie, która jest w porządku obrad dotycząca wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy. Tak. Nie, poddajemy uchwałę z autopoprawkami, które zgłosimy, które odczytałem wcześniej. Nie, to jest inna uchwała. Panie Przewodniczący, to jest zupełnie nowa uchwała, która nie została wprowadzona do porządku. Nie. No tak, wnioski tak, oczywiście. I do wniosków autopoprawki jak najbardziej powinny być przyjęte, że głosowanie. No uchwała 3.1.1. Państwo teraz macie zupełnie inną uchwałę, która nie została wprowadzona do porządku. Proszę Państwa, te wnioski powiedzieliśmy, że będziemy projekt uchwały będziemy autopoprawkami zmieniać. Dostaliście Państwo uchwałę z tymi poprawkami wydrukowaną. To jest nomenklatura, która w porządku obrad była nazwana wnioskami. A po konsultacji dzisiejszej w Biurze Planowania Przestrzennego to wyrażenie nie powinno być w ten sposób formułowane. I dlatego zostało zgodnie z uprawnieniami, które ma projektodawca, a ma panie radny uprawnienie do tego, że autopoprawkami może zmieniać. Dlatego autopoprawkami zmieniamy, że tak powiem, sformułowanie. Wniosek na uwagi, natomiast rozpisujemy to, co zostało rozpisane w tych paragrafach, na kolejne paragrafy oraz uzupełniamy o stosowne zapisy dotyczące innych, do czego też mamy prawo. Ponieważ jest to uchwała dotycząca uwag, czy będzie wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Łagiewniki, którą projektodawca, czyli zarząd, ma prawo zmienić autopoprawkami. I z takiego prawa w tej chwili korzystamy. Nie zmieniamy charakteru ani, że tak powiem, tego, czego dotyczy sedno, czyli że dotyczy to planu miejscowego zagospodarowania i uwag, czy inaczej wniosków w tej chwili. Szczęśliwszym sformułowaniem są uwagi, bo takie jest, że takie formalno-prawne sformułowanie. Natomiast autopoprawkami rozpisujemy te na kolejne paragrafy z uwagi na to, że
zdaniem jest to bardziej efektywne, jeżeli każda poprawka nie będzie zapisywana w bloku, tylko będzie zapisywana w osobnym punkcie, bo w tym momencie, no powiedzmy taka jest sugestia, że jest większe prawdopodobieństwo, że jeżeli coś odpadnie, no to coś indywidualnego odpadnie. Natomiast nie odpadnie z blokiem, cały układ komunikacyjny, na przykład tu jak kolega Władzi Batko proponował KD4, KD6, KD7. Dlatego rozwijamy go autopoprawkami na 3 kolejne paragrafy. I mamy do tego prawo wynikające z regulaminu Rady Ziemi. Dziękuję bardzo. A my mamy prawo się nie zgodzić z pracą w ten sposób, ponieważ każdy, kto weźmie do ręki, widzi, że to jest inna uchwała, to jest inna uchwała. Jak ja się mam ustosunkować do tutaj zawartych tych treści, jak po prostu to jest wszystko co innego niż było? Jak to co innego? Co innego? Jest najwyżej uzupełnione. Co to znaczy co jest, innego? Jest po prostu, no sam... Znaczy, no jakby radnej chwili jest, nawet jest, żeśmy... No jest po prostu inna forma, inaczej rozpisane. Trzeba na tym polegają to poprawki. No dobrze, no ale to są, ja na przykład przeczytam. Zmiana funkcji obszaru U9MMN przez U. No i co ja mam z tego wiedzieć? No trzeba się tym zainteresować. Panie radny. No właśnie, ale to kiedy? No to właśnie kiedy? Kiedy? Panie radny, ile mam na to czasu? Nie. Kilka miesięcy, nie. Proszę pana. Tu jest. Czy w którym miejscu jest tutaj w pierwszej uchwale projekcie? Gdzie to jest? W którym miejscu to jest? Proszę pana. Mamy prawo. Niech wnioskodawca projektu uchwały, panie radny, jest już pan drugi rok w trakcie pełny radny. I powinien pan doczytać w regulaminie, że wnioskodawca ma prawo autoprawki zgłoszenia poprawek. Nie ma żadnego ograniczenia formalno-prawnego dotyczącego długości autopoprawki, ani treści autopoprawki. Dobrze, ale ja... Natomiast... I ja dlatego... wyrażam sprzeciw przeciwko może pan... Bo to, co to jest niepoważne, traktuje natomiast... zarząd niepoważnie. Nie, natomiast ja chcę powiedzieć jedno. Ja chcę jeszcze dokończyć jedno. Drodzy państwo, miejsce prawne zagłosowanie wszelkie uwagi, że tak powiem, które można było tak zgłaszać od dłuższego czasu. Materiały te są w dzielnicy. I kilkakrotnie przypominaliśmy zarówno jednej komisji, jak i drugiej. Merytorycznej, chwileczkę, merytorycznej. Nie wpłynęły żadne uwagi, ani żaden projekt z komisji. Jednocześnie też te uwagi, które nas dotyczą, są w zakresie i w nomenklaturze tych materiałów, które od dłuższego czasu były w dzielnicy, którym się można bez niczego było zapoznać. Oraz te materiały, które w tej chwili wiszą na ścianie. I jeżeli rzeczywiście kolega nie wie, można, że tak powiem, zerknąć, to tak, jak już to powiem, ja uzupełniałem, że tak powiem, w momencie, kiedy kolega Władek zgłaszał uwagi, też, że tak powiem, sprawdzałem pewnie, że tak powiem, oznaczenie, bo nic z tych planów nie zna na pamięć. Dziękuję. No, właśnie, mamy, korzystamy teraz, po to są materiały, żeby z nich korzystać. Tak, natomiast nic nie usprawiedliwia radnego, jeżeli zachowuje całkowitą bezczynność do sesji, potem nagle, że tak powiem, aktywnia się w pewnym momencie w sesji, usiłuje, że tak powiem, nadrobić coś, co żeby sformować, nie wystarczy, że tak powiem, 5-10 minut, tylko trzeba godzin. Na godzin, długi godzin. Dokładnie. Wobec tego i na to był czas, panie radny. Był czas poprzedniego. To nie jest prawo. Moja uwaga tylko dotyczyła jednej obawy, żeby się nie okazało, że państwa uchwała jest nieważna. A ponieważ są tu ważne rzeczy dla dzielnicy, ja mam tylko zapytanie natury prawnej. Czy to jest autopoprawka? To nie jest autopoprawka w formie takiej, jaka powinna być, to jest nowa uchwała. Ale to jest moja uchwała. Natomiast państwo mają przekonania inne w związku z powyższym. Pańska interpretacja. Nie? Znaczy jest to interpretacja indywidualna, rozumiem. Nie, rozumiem, że każdy ma prawo do swojego zdania. I wiem, jak się pisze poprawki, tak. Autopoprawki. My też zmienia się funkcję. Natomiast państwo dajcie zupełnie nową uchwałę. I to wodzi moje tylko obawy. Ale to jest. Ponieważ tutaj była taka drugi esej na temat, że się radny powinien zaznajomić i tak dalej. No powinien się z nas zaznajomić z punktami, które są w uchwale przygotowane. I nagle dostajemy tutaj świeżutką, ciepłą uchwałę następną, gdzie są inne całkiem symbole, do których dopiero ewentualnie się radny może przygotować i odnieść, no przynajmniej 10 minut do mu to zajął. A tu nawet 10 minut nie ma czasu, żeby się zająć tymi tutaj cyframi, które tutaj są i tym znaczkiem, który tutaj jest. I po prostu ja nie wiem, na czym będę głosował, w związku z tym nie będę głosował. Dobrze, ma pan prawo. Każdy ma. Proszę państwa, są jeszcze jakieś uwagi?
Nie widzę. W związku z powyższym przedstawiam projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu z autopoprawkami? Przeczytajmy tą uchwałę. Dobrze. Z tymi autopoprawkami, żeby było jednoznaczne. Mam czytać to, co Państwo macie przed sobą? Znaczy to, ta uchwała nie jest ważna, tak? Tak. Państwo dostaliście uchwałę z autopoprawkami. Nie jest ważna. Nie jest ważna. Sami Państwo, bo dostała mi nowe sformułowanie, które dzisiaj uzgodniliśmy. Czyli ta jest nieważna, czyli to jest nieważna. Autopoprawka wygląda... To, co dostaliście teraz Państwo, na cienkutko, czyli te nowe uchwały z rozbiciem na poszczególne paragrafy, uwag, które przedtem stanowiły jeden paragraf. Tak, to jest zbiorcze. Dla mnie to jest czytane, teraz rozumiem, że on to... Proszę Państwa. Czy mam czytać wobec tego, proszę Państwa, paragraf 1? Paragraf 1. Wnioskuję się, nie będę czytał wstępu, nie będę czytał. Wnioskuję się o uwzględnienie Ministerstwa Infrastruktury Przestrzennego. Proszę Państwa. To mam tylko te autopoprawki, które wynikły z dopisania. Wobec tego jeszcze raz czytam, wobec tego do paragrafu 8 Państwo macie. Paragraf 9. Paragraf 9. Zmiana. Paragraf 9 dotyczy włączenia obszaru MN17 do obszaru oznaczonego symbolem Z1. Łączenie. Paragraf MN, znaczy obszaru MN17.17 do obszaru Z1. Obszaru Z1. Paragraf 10. Wycofanie z układu. Wycofanie z MPZ-u. Układu komunikacyjnego w paragrafie 10 o symbolu KDW 4. Podobnie w paragrafie 11, tylko dotyczy to układu komunikacyjnego KDW 6. Paragrafa 12 wycofanie z projektu układu komunikacyjnego oznaczonego symbolem KDW 7. Czyli 10, 11, 12 dotyczą kolejnych dróg wewnętrznych 4, 6, 7. Paragraf 13. Ograniczenie obszaru oznaczonym MNU przez U7 do odcinka ulica Ratajska numer 2. Ograniczenie funkcji MN. MN łamane przez U.7 do odcinka ulica Ratajska 2 do 2A z równoczesną zmianą głębokości do pierwszej linii zabudowy. Nie. Do pierwszej linii zabudowy. Żeby pan poszukowy punkt nie wchodził na Ratajską. Paragraf 14. Uzupełnienie funkcji obszaru U1 i U2 o funkcję o charakterze publicznym, między innymi przedszkole, żłoby. Czyli symbol MW łamany przez UP. Uzupełnię funkcję obszaru U1 i U2, który ma charakter usługowy, o funkcję o charakterze usług publicznych. Jakiej wymieniamy, tak kolega widział, przedszkole i żłoby. I to jest paragraf, był to paragraf 14, uchwała wchodzi w życie z dniem, jest w tym układzie paragrafem numer 15. Dziękuję. Proszę Państwa, przedstawiam projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały z wprowadzonymi poprawkami? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Kto jest przeciw? Raz. Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Raz, trzy, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, bo Marek się wstrzymał. Nie, Marek był przeciw. Przeciw. Czy zgadza się 14? Tak. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego punktu, mianowicie uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Borek Fałęcki Północ. Proszę o przedstawienie.
Proszę Państwa, podobnie wprowadzamy autopoprawkami zmianę słowa wniosek na uwagi. Państwo macie przed sobą tekst, a pozwolę sobie przeczytać od paragrafu, rozbicie na paragrafy. I tak, paragraf numer 1. Wnioskuje się o uwzględnienie miejsca planu zagospodarowania przestrzennego obszaru projektu Falec Północ. Uwagi. Pan Pawek będę tylko czytał, czego dotyczy. Utrzymanie terenów zielonych pomiędzy ulicą Kościuszkową i Niemcewicza części północnej parku Stolpa. Paragraf 2. Utrzymanie terenów zielonych w istniejących lokalizacjach ZP1, ZP2, ZP3, ZP4. Paragraf 3. Utrzymanie zabudowy niskiej i charakteru budownictwa jednorodzinnego z zakazem budownictwa wielorodzinnego, szeregowego i wysokiego. Paragraf 4. Wnioskujemy o usunięcie z planu z obszaru MN1 wydzielenia pasa drogowego oznaczonego KDW1 zakończonego rozległym placem manewrowym, teren przeznaczony pod drogę wewnętrzną na obszarze MN1 oznaczona KDW1 znajdujący się na działkach prywatnych, do których dojazd obecnie jest wyznaczony sądowy. Znajduje się na działkach prywatnych, do których dojazd obecnie jest wyznaczony sądownie. Proszę o poprawienie, nie znajduje się, tylko znajduje się. I paragraf 5. Wnioskujemy o usunięcie z planu wydzielenia pasa drogowego oznaczonego KDW2. Teren przeznaczony pod drogę wewnętrzną oznaczony KDW2, znajdujący się na działkach prywatnych, nie powinien stanowić dojazdu do planowania w sąsiedztwie poza MPZ ze Dworek Fałęcki zabudowy wielorodzinnej. Obszar zabudowy wielorodzinnej powinien mieć drogę lokalną łączącą obszar tej zabudowy z planowaną ulicą 8 Punktuaru. I to jest paragraf. Paragraf 6. Wnioskuje się o zmianę klasyfikacji terenu przy ulicy Kościuszkowców U4 na teren KU5, to znaczy wydzielony miejsc postoju KUP, to znaczy wydzielony miejsc postoju przy ulicy Kościuszkowska DL2. Tego typu zapis jest już, przypominam, jeżeli ktoś nie czytał materiałów, jest już w zapisie informacyjnym do planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Borek Fałęckich. To są projekt uchwały z autopoprawkami. Czy są jakieś uwagi? Czy ja mogę? Tak, proszę. Moje nazwisko Mikocki, ja reprezentuję 140 mieszkańców Światowida Podhalańską i Zdunów. W sprawie komunikacji, KDW i tak dalej. Więc usiłowałem przeczytać ten cały projekt i on jest jeden, cała masa konfliktów jest tam po prostu w opisie i we wszystkim. Taki projekt, gdyby wyszedł z prywatnego biura, prawdopodobnie by został utrącony natychmiast. Natomiast gmina tak, sama projektuje, sama sprawdza, sama wykonuje, no to już, wie Państwo, to jest paranoja. I pozwoliłem sobie parę takich punktów napisać tutaj, więc jeśli chodzi o KDW1, może powiem dwa słowa. Tam był sąd, jest 5 spadkobierców, oni mają wspólną drogę i w tej chwili jak gdyby naruszenie ich własności, bo to jest naruszenie ich własności przez gminę, jest sprzeczne z ustawą w ogóle o zagospodarowaniu terenu. Dlaczego jest sprzeczne? Może Państwo czytali tą ustawę w miarę dokładnie. Tam jest napisane, że jeżeli się projektuje określony rodzaj budownictwa, to ten rodzaj budownictwa powinien obowiązywać w jakimś tam terenie, w jakimś obszarze. Czyli jest to sprzeczne w ogóle z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym. Ten KDW2 jest podobnie, bo to był teren Nowaków i tam po prostu podzieliła się rodzina. Tam jest taka dróżka o szerokości, ja wiem, no z 7 metrów, może długości może 20 metrów i oni sobie tamtędy jeżdżą. Jest taka sama podobna sytuacja z KDW2. Jest to prywatna działka, bo tutaj chociaż sąd wyznaczył jakiś kawałek drogi. Tam jest w ogóle prywatna działka, ingeruje się w prywatną własność. Teraz dlaczego te KDW1 i 2 zostały wykombinowane? Na pierwszych konsultacjach, które były, w ogóle ich nie było. Zebrała się komisja Rady Miasta i
W jaki sposób powstały te KDU? Po prostu komisja zaleciła Biuru Planowania Przestrzennego prowadzenie KDW 1 i KDW 2. Nie wiem, na ile to jest prawda. Nieistotna sprawa w tej chwili. W każdym razie zaistniały te KDW 2. Dlaczego one zaistniały? Prawdopodobnie jest lobbying właścicieli tych wielkich budynków, żeby się upchać pomiędzy domkami małymi, żeby się upchać do drogi publicznej. Zygid, jak daje warunki, to wszystkie warunki daje w kierunku obozowej, czyli 8 pułku ułanów. Usiłuje się wbrew prawu wymusić po prostu taki przejazd. I co gorsze, w planie jest napisane, że to jest nakaz. Tam proszę przeczytać wyraźnie, to jest nakaz. Z czym się wiąże taki nakaz? Mianowicie z tym, że narusza się ustawę budżetową, bo pan projektant, projektując cokolwiek, on w ten sposób robi, że on projektuje budynek, jego nie obchodzi, że gmina w przyszłym roku ma wyjąć 5 milionów złotych na wykup tego terenu. Bo gmina musi to wykupić, bo jej nie wolno budować na nie swoim terenie. Jest taki przepis, że nie wolno gminie budować. Teraz, czyli to jest wymuszenie środków finansowych na gminie. Pan projektant popełnił błędy formalne. Bo nie wolno jest projektować na nieaktualnym podkładzie geodezyjnym. Dlaczego? Są budynki, koło nie jest basen, który w ogóle nie istnieje już ileś. Są szopy sąsiada, które też nie istnieją. Normalnie według mnie to po prostu wydziały, które to dawały, działają nieformalnie. Tak usłyszeliśmy taką odpowiedź, że jeden wydział nie wie, co drugi robi. No to jeżeli tak jest kooperacja między wydziałami, to ten urząd się nadaje do w ogóle zreformowania całkowego. Bo jak można nie wiedzieć, co w terenie i projektować? Potem słupy nam stoją na środku drogi, prawda, elektryczne. Budynków nie ma, nie wiemy po prostu, jak to jest. Ja jestem starszym projektantem, pracowałem 17 lat jako starszy projektant. Nie zdarzyło mi się, wyrzucono by mnie z nieaktualnym podkładem geodezyjnym. Gmina od budowniczego, jak sobie buduje ktoś domek jednorodzinny, to wymaga tak dokładnych planów, ale od siebie to nie wymaga, bo po co? To jest to. Teraz jeszcze dwa słowa. Odnośnie, ponieważ mieszkańcy trzech ulic napisali takie pismo o rozwiązanie komunikacyjne w rejonie w ogóle Borku, a przede wszystkim po otwarciu Przyzby, bo to jest bardzo ładny skrót, bo jedzie się tak Kobierzyńską, potem się jedzie Przyzby, Podhalańską, z Dunów, prawda, Żywiecką i jest się na Górze Borkowskiej, zamiast się pętać po tych wielkich skrzyżowaniach. Więc napisaliśmy takie pismo. Architektura odpowiedziała w ten sposób, że ona nie jest zainteresowana, że to rozwiąże plan. Napisaliśmy do Wydziału Gospodarki Komunalnej. Gospodarka Komunalna zrobiła badania i ciekawe rzeczy mogę Państwu tutaj powiedzieć. Mianowicie zrobili te badania w sierpniu, więc ruch był mały. W planie zagospodarowania przestrzennego podaje się w ten sposób. Przepraszam pana, ale no, jest ograniczenie czasu wypowiedzi osób spoza rady, a poza tym to zaczyna wykraczać poza uwagi dotyczące planu. One się wiążą funkcjonalnie. To są istotne uwagi, bo żaden z wydziałów, bo Biuro Planowania Przestrzennego opiera się jak gdyby na wydziałach, a każdy z wydziałów inaczej. Na przykład plan zagospodarowania podaje 200 pojazdów z Dunów, powinno być, a jest w tej chwili 360. ZIKID nie zrobił nic w kierunku zbadania ruchu. Ja, przepraszam, jeżeli ja mogę coś powiedzieć. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że to, co kolega powiedział, myśmy tego typu uwagi słyszeli na właściwie przedyskutki każdego z tych plan dotyczących tych nieprawidłowości. Mamy dzisiaj na sali kolegę radnego miasta, kolega Adama Migdała. Myślę, że tego typu uwagi, a zwłaszcza dotyczące pracy wydziałów oraz charakteru tego, co przedstawiacie Państwo,
No ja polecam panu, panie radny, żeby pan faktycznie Betonie te uwagi jakoś, że tak powiem, spróbował wykorzystać na korzyść, że tak powiem, uleczenia procedur oraz tych rzeczy, które praktycznie my, biorąc udział w przedstawianiu planów, czy ewentualnie w omawianiu tych planów, czy na poziomie komisji, czy poziomie innych, praktycznie stwierdzamy i potwierdzamy, że tego typu praktyki są momentami, odpowiedzi są żenujące, bo osobiście potwierdzam, dla mnie jest nie do przyjęcia odpowiedź, że można projektować na czymś, co jest absolutnie nieaktualne od lat, że budynków nie ma, bo są budynki, które nie ma. Ja nie mówię, że rok czy dwa, bo rozumiem, że jest pewien okres tam wydawania aktualizacji tego. A ważna jest, tak stwierdzono w siedzibie Rady Miasta, ważna jest, że to uprawniony wydział podbił pieczątką z odpowiednią datą. Dziękuję. Jeszcze chciałbym dwie minuty. Chciałbym to podsumować. Mianowicie tak. Plan przyjęto, podjęto decyzję z naruszeniem tak, ustawy o planowaniu zagospodarowania przestrzennym, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o naruszeniu, ewentualnie naruszeniu budżetowym, naruszenie praw właścicieli z naruszeniem podstawowych praw konstytucyjnych, prawa ochrony zdrowia. To są 5 takich punktów i mieszkańcy powiedzieli, że zaskarżą plan do sądu, jeżeli te prawnie to nie będzie rozwiązane poprawnie. Dziękuję bardzo. Będzie proszę Państwa. Proszę bardzo. Ale krótko, 2 minutki. Bardzo krótko powiem. Po prostu pan tu odpowiedział panu, że to nie są rzeczy dotyczące tej sprawy i tego planu. Wydaje mi się, że to są rzeczy bardzo ważne, bardzo ważne, bo pan powiedział bardzo wyraźnie i większość z nas, którzy tu przyszliśmy, dobrze wiedzą, że plan, który jest robiony bardzo szybko, jest robiony na start podkładach studium urbanistycznego, nie ma się nic wspólnego, jak wejdzie nowe studium urbanistyczne, plan można po prostu wziąć i wyrzucić do kosza. I śmieszne to jest to, że wy jako Rada po prostu nie mówicie, że tak się rzeczy nie robi, a wy się ustosunkowujecie do czegoś takiego. Do fikcji. Dokładnie do fikcji. I to jest śmieszne. I nie jest pan, i to nie jest śmieszne po prostu. Śmieszne jest to, że siedzicie, jakieś punkty sobie wyznaczacie, co wszystko jest naprawdę w tym momencie już do kosza. Poza tym, chciałabym powiedzieć, że 2 miesiące podobno leżą plany tu w dzielnicy. I co? I nigdzie nie słyszałam, a bardzo niedaleko mieszkam, nigdzie nie słyszałam, że plany są, że można je obejrzeć, że można jakieś wnioski do tego planu włożyć i tak dalej. Ale gdzie były spotkania? Ja byłem. Pan był. Szkole były. Moje dzieci już do szkoły nie chodzą, więc w szkole nie znalazłam. Na przy żadnym kościele, przy żadnym sklepie, przy niczym tego nie mogę, mogę pani odpowiedzieć konkretnie? Plan jest umieszczony w internecie. Na 190 kart. Wszystko wydrukowałem. Udzieliłem głosu, dziękuję bardzo. Odpowiem, że plany są publikowane w dostępnych nam publikatorach, czyli stronie internetowej dzielnicy. Zostały również w gazetce opublikowane, więc nie mówcie Państwo, że nie zostały rozplakatowane. Dziękuję. Proszę Państwa. Oczywiście, przystąpienia cały czas na stronie BIPI jest procedura. Proszę Państwa, przystępujemy, nie ma uwag, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu proszę Państwa, Proszę, tu 6 to dotyczy.
To dotyczy szóstego i dotyczy mnie osobiście. Chciałem powiedzieć, moje nazwisko Leliwa Pruszak, ja prowadzę działalność gospodarczą przy ulicy Kościuszkowców i reprezentuję 217 mieszkańców tamtego rejonu. Państwo chcecie zlikwidować ten sklep, ja go prowadzę od 20 lat i mieszkańcy się na to nie zgadzają. I dzisiaj państwo chcecie podjąć taką uchwałę, że zrobicie tam teren zielony. Nie. Czy parkingi? Ale nie wiem, bo tu są dwie uchwały. Proszę pana, ja panu jeszcze raz przeczytam. Ja reprezentuję 217 mieszkańców. Czy państwo wiecie o tym? Ja chcę usłyszeć jeszcze raz to, co jest w uchwale, żeby pan właśnie nie przeinaczał. W uchwale jest napisane. Wnioskuje się o zmianę klasyfikacji terenu przy ulicy Kościuszkowców z U4 na teren KUP, to znaczy wydzielony miejsc postoju przy ulicy Kościuszkowców KDL2. Proszę pana, jednocześnie informuję o tym, że w projekcie, w opisie jest, że tak powiem, zapisana jest cała, że tak powiem, informacja dotycząca U. My nie powtarzamy tej symboliki, bo tam jest łącznie, że tak powiem, z działalnością służbową i tak dalej. Natomiast wskazujemy na funkcję KUP. I ta funkcja, proszę pana, jest wpisana w tej chwili do informacji. My nie wnioskujemy o nic nowego, tylko powtarzamy to, co w tej chwili jest już w informacji, proszę pana, do tego planu. Jeżeli pan dysponuje materiałem tekstowym do tego planu, to jest już wpisane, nie pamiętam na której stronie, ale jest wpisane. Ale przepraszam, tutaj wnioskuje się o zmianę klasyfikacji terenu oznaczonego U4 na teren ZPB. To jest uchwała numer 21, świeża. To czy państwo macie taką uchwałę, bo ja mam ją w ręku? Czy mamy zupełnie inną uchwałę? Projekt uchwały. Inny. Mamy zupełnie inną. Proszę pana, pan jest gościem w tej chwili, natomiast poinformowałem wszystkich, że radnych, że autopoprawkami wprowadzamy uchwałę. Proszę pana. A to jest inny. Autopoprawka wprowadzamy. To jest nieaktualne. Proszę pana, nieaktualne. Czy kto jest zaraz aktualny? Paragraf 6. Ale państwo wiecie, że 17 państwo wiecie o tym. Dziękuję. Ja chciałem zgłosić poprawkę właśnie w tej sprawie, skreślający ten punkt 6, czyli żeby został tak, jak jest teren przeznaczony. Po to działalność gospodarcza. Nie, żeby tam była trawa, tylko działalność gospodarcza. Znaczy, ja bym prosił bardzo, żeby jednak pan, panie radny, wyrażał się ściśle. Dobrze. Tu nie ma, proszę pana, trawy. Tu nie ma trawy. W uchwale jest KUP. Są to usługi publiczne. Bez tego nie jest to trawa, ponieważ oznaczenie, proszę pana, na planach, a w tej chwili procedujemy w kolejności, pewnie jest to trzeci plan, ma zupełnie inne znaczenie i jest mowa albo o terenach zielonych, albo innych. Natomiast tu nie ma nic mowy o terenie zielonym. Jest to kwestia funkcji tego terenu, ale nie terenu zielonego. Nie terenu zielonego, więc proszę bardzo, aby pan, że tak powiem, nie dezinformował ludzi. Ani swoich kolegów, ani swojej koleżanki, ani obecnych gości. Nie ma mowy o terenie, o zmianie tego terenu na teren zielony. I takiej uwagi nie ma w paragrafie numer 5. Dziękuję. Więc parking, jak wszyscy wiedzą, może być też terenem zielonym, gdzie jest przewaga trawy w stosunku do płyty, po prostu tak zwany parking zielony. Nie słyszeliście państwo o parking zielonym? Jest tutaj napisane wyraźnie, wydzielonych miejsc postojowych. Miejsca postojowe mogą być zielone, czyli jest kratownica i w środku rośnie trawa. Jest teren zielony. Proszę pana, panie radny, ja jeszcze raz panu gdy pan był taki uprzejmy, przeszedł się do planu, który jest dla pana plecami i popatrzył na legendę lub inaczej to nazywane z objaśnieniami, jakie symbole odnoszą się do terenu zielonych. To, że można, że tak powiem, na domku jednorodzinnym dać, że tak powiem, metr kwadratowy trawy, to nie uprawnia do tego, żeby to był teren zielony. To, że tak powiem, założy się jedną płytę gdzieś tam na parkingu, nie uprawnia do tego, że to jest teren zielony. My nie mówimy i w uchwale nie ma żadnego zdania ani sformułowania, które by wynikowo prowadziło w kierunku terenu zielonego. Wobec tego proszę nie dezinformować. Proszę. Ja się chciałam na skrócie, żeby wyjaśnić sprawę do końca. Czy według tej poprawki numer 6, czy będzie w
mógł zostać sklep pana na tym miejscu, czy nie? Tak. Ponieważ w objaśnieniach do tego jest to jedna z rodzicielskich funkcji, które ten teren może przyjąć. My i poszerzamy, że tak. Bo tam teren jest U4. A ja się pytam, co znaczy dokładnie ten skrót, bo w legendzie nie możemy tego tu znaleźć. Ja też nie mogę tego znaleźć. KUP. Czy to jest twór jakiś powstały z czegoś różnych? No właśnie, jest. Może zarząd ponieważ będziemy głosowali nad przyszłością rozwiązań komunikacyjnych na terenie naszej dzielnicy, aby ponownie nie doszło do nieporozumień. Państwo pamiętacie z poprzedniej sesji wyjaśnienie dotyczące podjętej uchwały w sprawie działki przy ulicy Goryczkowej, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła. Potrzebna jest cała historia wiedzy na temat tych właśnie dwóch działek przy ulicy Kościuszkowskiej. Ja oczywiście tej historii teraz przedstawiać nie będę, dlatego że tematem naszej dzisiejszej sesji są uchwały związane z uwagami do planów miejscowych. Także do tego planu Borek Fałęcki Północ. Tak się złożyło, że w obszarze tego planu znajduje się działka 720/2 i to jest właśnie ta działka, o której w tej chwili rozmawiamy. My, jako zarząd, wprowadzając tę autopoprawkę, chcemy uszczegółowić U, czyli tę funkcję, która jest zapisana w planie miejscowym, funkcja usługowa, o wskazanie, że ma być to teren przeznaczony na miejsca postojowe, czyli parking, nie teren zielony, tylko na miejsca postojowe. Pod tą funkcją U, pod tą symboliką, kryje się bardzo dużo różnych funkcji, między innymi także funkcja usługowo-handlowa. Takie są funkcje zapisane. Takie są funkcje zapisane w opisie do planu miejscowego. Do tego obszaru. Załącz mi tu tekstowy. My sugerujemy, żeby nie była to funkcja usługowo-handlowa, tylko że była to funkcja, jak to wyraźnie zapisaliśmy, czyli do Polski wydzielone miejsca postojowe przy ulicy Kościuszkowców. Tego typu uwaga, jeszcze raz powtarzam, jest taki załącznik tekstowy w tej chwili do planu miejscowego planu. Uwaga, którą w tej chwili powtarzamy, to coś praktycznie jest jako uszczegółowienie tego obszaru U z funkcjami i jest to zapisane dla tego obszaru. Bez tego nie powtarzamy, nie wymyślamy niczego nowego, tylko powtarzamy zapisy. Jest ten plan gdzieś tutaj? Mamy gdzieś decyzję. Mają plan, wobec tego proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja chciałam jeszcze, przepraszam bardzo, dopowiedzieć, bo to już jest. Zupełnie nie rozumiem, czego pan tutaj dochodzi w tym momencie, bo ile pamiętam, tytuł zgłoszonego i aktualnie istniejącego, prawda? Bo to jest aktualna decyzja istniejącego dokumentu. Pan także jako inwestor proponował na tej działce budowę miejsc postojowych. I my jesteśmy zgodni z pana liderem. Serdecznie dziękuję. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, ale to nie rozumiesz. Słyszenie odebrało mi głos w takim razie, po tylu latach walki. Słyszenie odebrało mi głos. Pan sobie udziela głosu, czy ktoś tu... Ja nic nie mówię, panie przewodniczący. Czekam spokojnie, aż pan udzieli głos. Słucham. W tej sprawie? Tak, oczywiście. Jeżeli KUP znaczy, że to może być parking, że to może być... Przepraszam bardzo, ja się spóźniłam godzinę, po prostu przyjechałam, byłam gdzieś, dowiedziałam się o zebraniu dosyć późno. Niektórzy państwo wiedzą, kim ja jestem. Ale ja pani nie udzieliłem głosu. Tak, ale ja chciałam powiedzieć i proszę o głos. Ale w tej chwili radny ma głos, tak? A pani występuje przed publikiem. Tak, ponieważ chciałabym, żeby coś nie było przegłosowane bez mojego zdania. A ponieważ się skupiłam, bardzo pani, proszę tylko o to. Proszę pani, proszę zaczekać na swoją pani. A to może jest bardzo śmieszne, ale ja się spóźniłam. Proszę bardzo. Więc jeszcze raz zacznę. Jeżeli KUP znaczy... Nie. No, znaczy pan, miejsca postojowe. No ale
Dobrze, dobrze, ale no to jeżeli znaczy miejsca postojowe, to tutaj nie ma takiej możliwości, żeby tam była ta działalność gospodarcza, tak jak... Jest, ponieważ dla tego obszaru jest także miejscami postojowymi. Ale masz KU. Jest w tej chwili zapis w informacji do tego obszaru, że jest, ma charakter usługowy, wymienione są, jest tam mała architektura i tak dalej, są też wymienione dla tego obszaru miejsca postojowe i półzatoka. Są wymienione w tej chwili w opisie, w istniejącym opisie i my to powtarzamy w tej chwili. Dokładnie. To nie jest to, że my coś wnioskujemy nowego. Jest istniejący opis. Jeżeli Państwo macie opis, proszę się bronić sprawy. Jeżeli tak jest, to proszę wysłać mi adwokatów. Tak jest. Jeżeli mogę. Proszę. To tutaj jest, wnioskuje się o zmianę klasyfikacji terenu z U4, czyli z usług, jakie tam są w tej chwili, na KUP, czyli usługi publiczne. No to teren powinien mieć U przez UP. Jeżeli Państwo już taki był chyba plan, chyba że Państwo uzgodniliście nazwę tego terenu z dopuszczeniem funkcji usług. Znaczy, rozmawialiśmy to, co ja w tej chwili Państwu przekazałem. Projektant podyktował nam takie... To znaczy, ja bym bardziej ostrożnie tutaj Państwa w miejscu wnosił, że by to były U4 z dopuszczeniem usług publicznych. Tak jak było mówione, jak Państwo byliście na komisji planowania. No, tam zostało przez... Natomiast tu Państwo zostało do usług publicznych. No to proszę nie mówić radnym w tej chwili, że będzie Pan mógł prowadzić działalność. Ale Pan tam nie chce prowadzić działalności, chce tam parkingi tam przecież budować. Naprawdę, po tej stronie Pan chce mieć parking. Natomiast dlatego sprawa, że tam wyjdzie, czy przygliwanie. No ale radny zapytał, czy Pan może prowadzić działalność. Jest tutaj KUP z terenie wydzielonej parking. Proszę Pan. Proszę Państwa, zamykam dyskusję na ten temat. Co? Pani w jakim obszarze? W tym punkcie pierwszym dotyczące ZP1. Ale jakiego obszaru? Mogę prosić o przypuszczenie mnie, bo ja po prostu w tym momencie. To jest obszar obręb 33, dokładnie ZP1, od zbrojarzy. Ale ja nie wnikam, który to był, czy pierwszy, czy trzeci. Ja chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, że na terenie mojej działki mam zaświadczenie, że jest to działka, która funkcje mieszkaniowej niskiej intensywności MN. A teraz Państwo chcecie udowodnić, że to jest ZP1, co nie jest zgodne z uwarunkowaniami, tutaj jak to się nazywa, ze studium. W związku z tym, na jakiej podstawie moja działka jest ZP1, skoro jest MN w studium? I bardzo proszę, ale wie pani, to ja po prostu w tym momencie, nie wiem, czy mnie wszyscy słyszą, a to, że spokojnie, to dla mnie to nie jest takie spokojne, skoro ja mam działkę MN, a teraz będzie głosowanie Państwa, że moja działka jest ZP1, co nie jest zgodne ze studium. A teraz Pani chce mi udowodnić, rozumiem, że to jest nieprawda. Proszę Państwa, nie może tak być. I jeżeli na Państwa ja głosowałam jako naszych przedstawicieli, to w związku z tym oczekuję rzetelności i uczciwości. Jeżeli będzie przegłosowane, że jest to teren ZP1, a nie jest teren ZP1, to bardzo proszę o skorygowanie po prostu tej rzeczy. Bo tak nie może być. Nas tutaj nie ma. Właścicieli niektórych działek nas tutaj nie ma. Ale skoro jestem ja, to bardzo proszę o zwrócenie na to uwagi, szczególnie. I to krytyczne. Proszę Państwa, ogłaszam przerwę 5 minut.